Witam Was w kolejnym odcinku trójkolorowego vloga. Dzisiaj miałem okazję porozmawiać z Lukasem Klemencem. Podsumujemy sobie mecz z Rakowem Częstochowa i krótka zapowiedź meczu z Piastem Gliwice, czyli to, co przed nami już w najbliższy poniedziałek. Zapraszam do oglądania oczywiście i do wyrażania własnych opinii w temacie. Pierwsza sprawa, no jeden z lepszych zawodników naszej drużyny w trzech ostatnich spotkaniach, czyli Lukas Klemenc, stwierdził, że podzieli się z nami swoimi doświadczeniami z tego startu sezonu. Postanowił też opowiedzieć kilka ciekawostek o taktyce naszej drużyny oraz o tym, jak wspominał GKS Katowice z poprzedniej wizyty w naszym klubie. Zapraszam do oglądania. Z nami zdecydował się usiąść Lukas Klemenc do krótkiej rozmowy po tych trzech spotkaniach Gieksy w Ekstraklasie. Może zapytam Cię, jak nastawienie po tych trzech meczach? Ty kiedyś miałeś okazję w Ekstraklasie już występować? Jakbyś to porównał do tego sezonu? Dzień dobry, witam. Tak, miałem już możliwość w sumie w kilku klubach grać w Ekstraklasie. Także na pewno ta otoczka i atmosfera wokół tych meczów jest naprawdę fantastyczna. Stadiony, kibice, zupełnie inna rzeczywistość niż w pierwszej lidze. Także na pewno cieszę się, że mogę reprezentować barwy Gieksy w Ekstraklasie. A jakbyś porównał ten czas, kiedy grałeś do tego sezonu teraz? Czy odczuwasz jakąś różnicę w poziomie, jakąś różnicę właśnie w tym klimacie? Tak, myślę, że rozgrywki ekstraklasowe teraz są na dużo większym poziomie. Przychodzą też zawodnicy, którzy grają na przykład w reprezentacjach, byli też na Euro ostatnio, także na pewno ta liga się rozwija. Też pokazują teraz to puchary, że już nie odpadamy w pierwszych rundach, tylko cały czas walczymy jak równy z równym. Te mecze są coraz bardziej wyrównane. Myślę, że nakład też finansowy jest dużo wyższy niż kilka lat temu. Także na pewno myślę, że polska piłka się rozwija. Jesteś jednym z tych, można powiedzieć, w ostatnim okresie dłuższym czasu nielicznych zawodników, którzy odchodząc z Gieksy zaliczył awans sportowy, a nie regres. Co Ci Gieksa dała w tym okresie, jak tutaj poprzedni raz byłeś? Bardzo dużo, szczególnie, że no była ta presja. Wiadomo, że jest cały czas ta presja w Gieksie, nie tylko ze strony kibiców, ale też my w szatni czujemy, że ten klub po prostu jest na tyle duży, że powinien występować w Ekstraklasie dłużej niż przez rok, czy w ogóle go nie być. Także na pewno to, no, to że to obycie już tak w dużym klubie miałem, na pewno pomogło mi czy w Białymstoku, czy w Krakowie. I myślę, że głównie to zawdzięczam Gieksie. No oczywiście aspekt tutaj, jeżeli chodzi o trenerów, wcześniej był trener Mandrysz, jak przychodziłem pół roku, trener Paszulewicz, którego znałem wcześniej z Grudziądza. Także na pewno te dwie osoby mi dużo pomogły w rozwoju. Dodatkowo szatnia, jaka była w tamtym okresie, była naprawdę bardzo, bardzo mocna pod względem umiejętności, ale też pod względem charakteru w szatni. Także na pewno tutaj dużo, dużo wyniosłem. No i jest cały czas ten śląski charakter. To się do dnia dzisiejszego nie zmieniło. Wszystko, co zostało na Bukowej wtedy, jak odchodziłem, dalej jest. Także to na pewno jest fajne, że tutaj też zawitałaś tę klasę. A takie pytanie, miałeś oferty z innych klubów, co zdecydowało się, że wróciłeś do Gieksy? Tak, były oferty z innych klubów. Myślę, że determinacja i trenera, i dyrektora sportowego, bo to nie skończyło się na jednym telefonie, tylko naprawdę na wielu telefonach, na wielu rozmowach. To nie chodziło o samo przekonywanie mnie, bo ja byłem przekonany, tylko no, też miałem ważny kontrakt w Górniku Łęczna. Wyjęcie mnie stamtąd nie było łatwe, także tutaj ukłony dla obu panów, że cały czas walczyli do samego końca, bo to, tak jak mówię, to nie było łatwe i to jest pierwsza rzecz. Na druga, chciałem grać w Ekstraklasie, byłem w tym klubie wcześniej. Wcześniej nie dało mi się awansować z nim do Ekstraklasy, dlatego chciałem tu wrócić i chciałem pomóc. Śledziłeś cały ten temat konfliktu prezesów z kibicami, później też no mimo wszystko trenera. Trener nie do końca miał tutaj dobrą pasę, jeżeli chodzi o jesień. Były pewne okrzyki z trybun, no a później na tą wiosnę wszystko się zmieniło. Śledziłeś ten temat w ogóle? Sprawdzałeś, jak to wygląda? Nie szczegółowo, gdzieś tam mi to przemknęło, wiadomo, no bo wtedy miałem gdzieś tam obserwowany GKS Katowice, czy na Facebooku, czy na Instagramie. Także no, to też śledziłem szczególnie wyniki, czy to w drugiej lidze po spadku, czy po awansie do pierwszej.
My później też rywalizowaliśmy przez ostatni sezon z Gieksą w pierwszej lidze o awans, także no cały czas ta Gieksa się przewijała. Wiadomo, no tutaj myślę, że już mogę powiedzieć, że był specyficzny klimat pomiędzy kibicami a klubem. Mam nadzieję, że teraz tylko będzie lepiej. Wiem, że to też wpływa na obie strony, i na kibiców, i na zawodników, i na klub, także myślę, że wszyscy jedziemy na jednym wózku i dobrze było ciągnąć w jedną stronę. No tak patrząc właśnie historycznie, to wydawało się, że chyba w Gieksie do tej pory nie było takiej sytuacji, żeby zawodnicy mieli chyba też taką możliwość, ale wstawili się w taki sposób za trenerem, że właśnie to wszystko w taki sposób zagrało, że no wiosna ze strony Gieksy, no chyba też jak graliście z drugiej strony, no była po prostu kapitalna. Tak, wiosna rewelacyjna, forma Gieksy. No, szczerze, my byliśmy zdziwieni, jak byliśmy w Łęcznej, jak to wszystko działa. I ta pasta bodajże 5, potem 6 zwycięstw z rzędu na pewno chłopaków napędzała. Za tym szły trybuny i myślę, że tutaj stworzyła się bardzo fajna rodzina wewnątrz klubu, w szatni. Też trzeba podkreślić to, że wielu zawodników jest więcej niż rok czy dwa. To na pewno też jakby buduje tą szatnię. Jest to cała rodzina scalona i tylko osoby, które dochodzą, to jakby są to kolejne takie małe puzelki w tej całej układance. Także na pewno tutaj szapoba dla Arka Jędrycha czy Adiego Błonda, którzy zostali w drugiej lidze, co oczywiście po tych rozmowach dzisiaj, jak rozmawiałem w szatni, nie jest łatwe jechać, już nie wspominać klubów, jakie tam są w drugiej lidze, w tym momencie były, ale gdzieś na jakąś wioskę i grać dla 100 czy 150 osób, kiedy ma się tak dużo umiejętności. Także na pewno to nie jest łatwe, ale tak jak mówię, przez to wszystko przebrnęli, tak jak ty powiedziałeś, trener Górak, jego sztab, piłkarze, także dzisiaj mogą się cieszyć z tego, że jesteśmy w Ekstraklasie. Takie mam pytanie o założenia boiskowe, już typowe trenera Góraka do twoich zadań na boisku. Ty też wszedłeś na pozycję, na której grał Martin Kus, który przyszedł na pół roku i on był jednym z najlepszych zawodników na tej pozycji, a ty przychodzisz i już jesteś w stanie wygrać tą rywalizację. Pytanie, czy ty się czegoś nowego teraz uczysz na boisku, czy to jednak jest taki system gry, który ty już miałeś opanowany mniej więcej i poruszasz się w tych schematach, które już znałeś dobrze i masz właśnie dobrze opanowane? Absolutnie nie miałem tego opanowanego, to jest jakby codzienna praca poza boiskiem, myślę głównie, na boisku też dużo pytań, dużo odpowiedzi, dużo takich niuansów, detali. No też dużo chłopaki mi podpowiadają gdzieś tam z boiska, bo są momenty, kiedy jeszcze no, szczerze przyznam, że nie wiem, co mam robić, szczególnie na treningach, bo to takie wiadomo. Też widzę, że sztab kreuje takie sytuacje, żeby po prostu było jak najciężej nowym zawodnikom. I wtedy mówi, ok, na przykład trener przychodzi, asystent czy trener Górak przychodzi, mówi Lukas, musi zrobić w tym momencie to, prawy wahadłowy robi to, także no tego jest naprawdę dużo, nie spodziewałem się, że tego jest aż tak dużo, ale tak jak mówię, rozmawiamy bardzo dużo z analitykiem, analizujemy te mecze, treningi, sytuacje też czasami z treningów są wycinane, pokazywane indywidualnie, także na pewno tej pracy jest dużo. Ale tak jak mówię, trzeba też robić te małe kroczki do przodu, rozwijać się, bo to też dla mnie jest bardzo fajne, że okej, grałem przez rok teraz w czwórce w obrońców głównie, teraz jest system na trójkę, więcej gra się jeden na jeden, więcej ma tych pojedynków jeden na jeden się ma, także na pewno też rozwija to jako piłkarza pod względem intelektualnym, gdzieś tam taktycznym, ale też pod względem umiejętności. Chciałem zapytać jeszcze taką jedną rzecz, bo często się mówi, że cała drużyna broni. W naszym przypadku takie odniosłem wrażenie, że cała drużyna atakuje raczej, bo i ty miałeś z Rakowem no, kilka takich wypadów do prawego narożnika z dośrodkowaniem i ty miałeś sytuację ze Stalą Mielec w sumie, która bardzo blisko była, żeby zamieniła się na bramkę gdzieś tam strzał w ślizgiem. Chyba nie trafiłeś wtedy piłkę z tego, co tak. Dobrze pamiętam. Alek Komor chyba miał 10 główek, po których no, jedna, dwie powinny wpaść do bramki, a Arek Jędryk zdobywa bramkę i też ma kilka sytuacji, no to u nas czasem można wyciągnąć taki wniosek, że więcej sytuacji do strzelania bramki ma trzech stoperów niż napastnicy. Tak, gdzieś tam kolega wysłał mi statystyki, że mój x gol jest wyższy niż napastników, także no tak, stwarzamy sytuację, postawiamy do gry i nie tylko, też z gry mamy dużo, dużo sytuacji. Teraz myślę, że trzeba zamieniać to po prostu na bramki, no sytuacje są. Też są bardzo dobre akcje, nie jest tak, że jest po prostu wrzutka, żeby tylko wrzucić, tylko to wszystko przemyślane, wszystko robimy w tygodniu, żeby tylko wykorzystać poddanego rywala w weekend, także no, sytuacji jest dużo, mam nadzieję, że z czasem bramki zaczną padać, od napastników po obrońców,
i wszyscy będziemy z tego powodu szczęśliwi. Tak zapytam właśnie o ten mecz z Rakowem, bo wydaje się, że to był taki mecz bardzo mocno pechowy, bo Raków miał jedną okazję, którą zamienił na bramkę, chyba drugą i być może trzecią miał w momencie, kiedy my już naprawdę napieraliśmy chyba wszystkimi zawodnikami praktycznie na połowie rywala. Gdzie był ten problem, że nie byliśmy w stanie zdobyć bramki? Czy byliście w stanie rozwikłać po gdzieś analizie, po tym spotkaniu, dlaczego tych... Mieliśmy takie sytuacje, ale to nie były takie klarowne sytuacje, gdzieś tam na samym końcu czegoś brakowało. No tak, no mieliśmy kilka sytuacji, nawet po pressingu na bramkarza, gdzieś tam też popełniali błędy. Myślę, że po prostu no szczęścia, brakło szczęścia, no gdzieś tam, żeby piłka się odbiła, nie wiem, powiedzmy od Borchy nawet do bramki wypadła po błędzie bramkarza, czy też tam Rodzi Rogala miał z lewej strony, też bramkarz go nabił, wyszła chyba bodajże na ruch czy na out. Po prostu gdyby inaczej się piłka podbijała, to mamy pustą bramkę. Także na pewno, no czego ja się spodziewałem po tym meczu z Rakowem, gdzie to jest niedawny mistrz, bodajże chyba 2 sezony tak temu, nowe mistrzostwo, gdzie większość tych meczów nie przepychał, tylko był dominującym drużyną. Każdy po prostu, jak jechał na Raków, to się bał, jak Raków przyjeżdżał do kogoś, to też się każdy obawiał. Także ja szczerze powiem, myślałem przed tym meczem, że będziemy głównie się bronić, bo to jednak jest Raków, który jest no teraz w Polsce dużą, dużą marką, dużą firmą. A zaczęliśmy grać równym z równym, a nawet momentami lepiej niż Raków. Także ja byłem z boiska mega pod wrażeniem naszej gry. To miało oczywiście przełożenie na sytuację. Oczywiście Raków jest drużyną doświadczoną, wyrafinowaną. Wystarczy jedna sytuacja i strzelają bramkę gdzieś tam po naszym błędzie. To jest jedna rzecz. A druga, no wydawało mi się przez całą drugą połowę, że Raków po prostu tak już się męczy, tak już chce zakończyć ten mecz, tak już nie ma pomysłu na żadną składną akcję. Okej, no tam Otawio raz uciekł, to była końcówka meczu, gdzie tak jak powiedziałeś, większość zawodników myślała o ataku, o tym, żeby ten mecz zremisować, żeby bramkę strzelić i tak dalej. I myślę, że gdybym nawet ja strzelił bramkę z głowy, którą miałem sytuację, to ten mecz mógłby się zupełnie inaczej potoczyć, bo Raków naprawdę nie miał pomysłu, po pierwsze, jak nas spresować, bo super wchodziliśmy spod pressingu, a po drugie, nawet w ataku pozytywnym było im ciężko. Także to był naprawdę nasz dobry mecz. To też pokazuje reakcja kibiców po meczu, czy też analiza dzień po meczu też była pozytywna. Wiadomo, że nie ma z tego punktów, ale to napawało optymizmem przed kolejnymi spotkaniami. No właśnie pytanie o tą twoją sytuację, bo ja prawie rzuciłem komputerem, jak widziałem powtórkę na kanalu, no ewidentny stempel. Widzimy później jakieś analizy też w kanalu i oni mówią, że w sumie no, nie było faulu, no ale przecież tam no, kontakt był ewidentny i to w momencie strzału. Tak, dokładnie. Z boiska wydawało mi się, że ja oddałem strzał i w tym momencie nastąpi na mnie Fran Tudor, ale z powtórek wynika, że ja oddałem strzał i idealnie w tym momencie on mnie odepnął. Także no tutaj jest decyzja sędziego, tak? Bo okej, oddaję strzał, gdzieś tam groźny, ale wydaje mi się, że mogę kontynuować po prostu po strzale, bo ja miałem taki moment, że oddałem strzał i chciałem ruszyć i no i po prostu nie mogłem, bo już leżałem na ziemi. Także no, to jest po prostu interpretacja sędziego, tym bardziej, że mają VAR, zawsze może podejść, odwołać decyzję albo dać karnego. Tutaj nie było jakby tego, że sędzia po prostu podbiega, tylko może gdzieś tam Sławkę mu powiedzieli z VAR-u, że nie było i tyle. No, dla mnie to jest po prostu no nie do przyjęcia, szczerze, w takim meczu, gdzie my cały mecz napieramy, no to musi podejść do VAR-u. Pół żartem, pół serio możemy powiedzieć, że wszystkie znaki pokazują, że arbiter już nie poprowadzi w najbliższym czasie kolejnego spotkania, bo miał pewne niemiłe wydarzenie, a zapytam Cię o to właśnie o przyszłość Gieksy w tych najbliższych spotkaniach. Teraz Piast Gliwice, wydaje się, że bardzo trudne spotkanie, bo no, spisują się całkiem nieźle, Gliwiczanie też wygrali z Legią. Jak do tego spotkania podchodzicie? Bo na wyjeździe jednak też mecz. Tak, na wyjeździe. Fakt, że niedaleki, ale wyjazd. Na pewno bardzo dobrze zorganizowana drużyna taktycznie. Wiemy też, jak trener Bukowicz pracuje. Też ten trzon drużyny jest zachowany, bo czy Plach, czy Czerwiński, jest Mosur, jest Chrapek, można Kądzior i tak dalej. Teraz Piasecki też doszedł jakiś czas temu. Także myślę, że ten trzon jest bardzo mocny, doświadczony. I wiedzą, jak gra w Ekstraklasie, szczególnie, że no to jak mówię, że na przykład no Czerwiński już tam gra enty sezon. Tak jak powiedziałem, na pewno niewygodny rywal, taki myślę, którego nikt nie bierze pod uwagę na przykład w kontekście Mistrzostwa Polski, ale
ale tak jak mówię, nigdy nic nie wiadomo i my musimy walczyć o to, żeby przechylić tę szalę na swoją korzyść. Zapytam tylko na koniec, czego życzyć Lukasowi Klemencowi na resztą część rundy? Myślę, że tylko zdrowia. Tylko zdrowia. Tak. Do tego życzymy. Dziękuję powodzenia bardzo. W takim razie i do zobaczenia. Dziękuję. No jak Wam się podobał ten wywiad? No wydaje mi się, że Lukas Klemens jest bardzo dobrym rozmówcą dla pewnie wielu dziennikarzy, więc nie ma problemu, aby porozmawiać w bardzo kreatywny i ciekawy sposób z naszym zawodnikiem. No i myślę, że też warto właśnie odnotować ten fakt, że to obrońcy w naszej kadrze mają całkiem sporo sytuacji bramkowych. Na razie jeszcze ich nie wykorzystują, ale oczywiście odliczając karnego Arka Jędrycha, ale mamy nadzieję, że zaczną wykorzystywać tę sytuację i będziemy jako drużyna zdobywać bramki. No krótkie podsumowanie meczu z Rakowem Częstochowa. Wydaje się, że ten mecz prowadziliśmy, wydaje się, że byliśmy lepsi. Klarownych okazji dużo nie mieliśmy. Była tam na pewno główka Alka Komora, którą bramkarz z trudem sparował nasz drożny. Była główka właśnie Lukasa Klemensa, o której rozmawialiśmy w wywiadzie i ten stempel, co dziwi, dlaczego nie było w tej sytuacji rzutu karnego, ale tutaj na pewno warto, aby się wypowiedzieli specjaliści. Dla mnie wydaje się, że sprawa była dość prosta. No i były też te sytuacje. Miał Zrelak możliwość lobowania bramkarza. Był Borja Galan w dwóch sytuacjach. Raz brakło trochę szczęścia, drugi raz no nie poradził sobie z rywalem. Tam już o karnym myślę, że nie ma co mówić, mimo że dość fizycznie i ostro potraktował Galana rywal. No i ten jeden, jedyny błąd. I ja tak patrząc ciągle na te powtórki, mam duży problem, żeby obarczać w 100% za ten błąd Adriana Błonda, bo patrząc na tą akcję wcześniej, no gdzieś tam chyba zawiodła też komunikacja, nie tylko to, że Adrian Błąd powinien oczywiście czekać na to i patrzeć na to, jak rywal wbiega, ale no gdzieś ten zawodnik jednak z daleka wbiegał i no tam inni zawodnicy również powinni wziąć odpowiedzialność za tę akcję i pomóc naszemu zawodnikowi, tym bardziej, że nie jest to jego naturalna pozycja. 1-0 Gieksa przegrywa, niestety nie daje rady zdobyć chociażby jednej bramki, jednego punktu, ale na pewno warto odnotować to też, co powiedział w tej rozmowie Lukas Klemens. No Raków, wydawało się, że to że tym meczem się już męczy i tylko i wyłącznie czeka na koniec tego spotkania. No ale niestety nie dogoniliśmy, nie zdobyliśmy bramki i ponownie na Bukowej przegrywamy. No i czekamy na ten kolejny mecz przy Bukowej, który już mamy nadzieję, że tę passę zmieni. Podsumowanie, no patrząc na też ilość sytuacji i oczekiwaną liczbę bramek, mieliśmy coś w okolicach 0,94, czyli przed jedynką, Raków miał 0,5, bo też te okazje później były w tej drugiej połowie w końcówce, kiedy no już Gieksa odkryła się i atakowała całym swoim zespołem. Raków miał jedną czy dwie dobre okazje do tego, żeby zdobyć drugą bramkę, ale im się to nie udało i mecz zakończył się wynikiem 1-0. Zawodnicy usłyszeli z trybun, byliście lepsi i miałem wrażenie, że dokładnie z takim nastawieniem szliśmy wszyscy do domów, nie byliśmy zesmuceni, nie mieliśmy głów spuszczonych w dół. Zawodnicy dali z siebie wszystko, byliśmy z nich dumni i tylko żałowaliśmy, że nie udało się wcisnąć tej bramki, chociażby zdobyć jednego punktu. Przed nami Piast Gliwice, Piast, który jest aktualnie chyba nieobliczalny, pokonał Legię i to po całkiem dobrym spotkaniu. Wydaje się, że w tym sezonie może być takim czarnym koniem i będzie to na pewno bardzo trudne spotkanie. Jak zagra Gieksa? No jeżeli zagra tak, jak w tych trzech pierwszych spotkaniach, no to na pewno nawiążemy równą walkę. A czy przechylimy szalę zwycięstwa na swoją stronę, no to już o tym przekonamy się w najbliższy poniedziałek. Trzymamy kciuki za Gieksę, jestem ciekaw tego składu pierwszego, kiedy w końcu trener zdecyduje się wystawić Alana Czerwińskiego od pierwszych minut, chociaż widać, że Marcin Wasilewski nie daje tutaj dużego pola, gra aktywnie, gra dobrze do przodu, stara się na tyle, na ile ma sił, Alan Czerwiński wchodzi, ale już w momencie, kiedy Marcin Wasilewski jest mocno podmęczony. Jestem ciekaw, jak zdecyduje się zestawić środek trener Górak, bo pokazał Kowalczyk, że nie boi się grać i to na tak odpowiedzialnej i trudnej pozycji. Grać piłką, grać odważnie. Oczywiście, że miał jakieś ryzykowne zagrania i chyba też jedną groźną stratę, ale tyle rzeczy, ile on dał do przodu, to na pewno zasługują na uznanie, tym bardziej, że to jest młodzieżowiec. No i pytanie właśnie, kto zagra z przodu? Jest Bartosz Nowak, który nie mógł zagrać z Rakowem.
jest bardzo duża możliwość rotacji, no i jesteśmy ciekawi, jak zagra Gieksa, w jakim w ogóle składzie z Piastem Gliwice. Jakie są Wasze przewidywania? Dajcie znać w komentarzach. No pytanie też, czy w bramce będziemy mieli zmianę? Dawid Kudła spisywał się, wydaje się, że całkiem solidnie z Piastem, no ale jest już za jego plecami Strączek, który na pewno czeka na debiut w barwach Gieksy. Także też czekamy na to, co tam się wydarzy. Zapraszam Was również do dołączenia do Stowarzyszenia Kibiców Gieksy SK1964. Nasze stowarzyszenie bardzo dynamicznie się aktualnie rozwija. No i to jest najlepszy moment, żeby do niego dołączyć. A również dziękuję bardzo za udział w akcji DKMS. Zapisało się ponad 50 osób. 50 osób, które może uratować komuś w przyszłości życie. No i na sam koniec zapraszam do sklepu kibicu Blaszok. Tam nie trzeba oczekiwać nie wiadomo jakiego czasu na gadżety, tylko jeżeli coś jest podane, to tego się trzymają tam pracujące osoby i za to na pewno warto ich docenić. To tyle w dzisiejszym vlogu. Do zobaczenia.